tak długo? Kiedy ja nie mogę w żaden sposób trafić. No bo to niżej, niżej. Tylko ten guzik gdzieś mi się podział. Oj, weź ręce, ja sam. Jak żyć się tutaj podoba? Owszem, owszem. Kaja, wciąż nie rozumiem tego twojego kaprysu. Dlaczego nie mogliśmy pójść do mnie? No wiesz, nie chciałam i już i na tym koniec, no. Przecież chodź tu do mnie, tylko proszę cię, żebyś się porządnie zachowywał, wiesz? Cześć, pewnie. W mieszkaniu swojego męża. O, i widzisz, widzisz, znowu zazdrość, wiesz? Ty mnie tą zazdrością zabijesz, ja nie znoszę tego. No ja nie znoszę zazdrości. Chyba sobie żartujesz. Mam być zazdrosny od twojego męża, tak? Czyli co, nie jesteś zazdrosny? Oczywiście, że nie. I ty mówisz, że mnie kochasz? Więc to mnie nie przeszkadza to, że ten stary idiota, ten zły człowiek, że on mnie trzyma w swoich objęciach? Ależ moja droga, tego ja nie powiedziałem. Przeciwnie. Zawsze uważałem, że szkoda ciebie dla takiego potwora. Kogo ty nazywasz potworem? Twojego męża. Jak śmiesz się tak wyrażać o moim mężu, co? Wiesz co, przez samo to, że ja jestem jego żoną, powinieneś mieć do niego szacunek. Trudno mieć szacunek do człowieka, który na niego nie zasługuje. Oj, widzisz, tak. Widzisz? Znowu zazdrość. I ty mówisz, że nie jesteś zazdrosny, tak? Ty mnie wcale nie kochasz. Ty się nade mną wznęcasz. Moja droga, wiesz dobrze, jak cię kocham. Zresztą, czy nie daję ci dowodu? No, nie sprzeczajmy się już. Przysuń się lepiej do mnie. Nie, 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 nie. Wiesz, mój mąż powiedział mi, że byłoby mu bardzo przykro, gdyby się dowiedział, że go zdradza. Jak to? No ale przypomnij sobie, co mi obiecałaś, jeżeli przyjdę do ciebie. No tak, no ale... No wiesz, nie, nie, mój mąż tego nie lubi. Już proszę cię, ale już nie mówił więcej o tym twoim mężu, to wcale nie jest zajmujące. No dobrze, już dobrze. A wiesz, mój mąż jest strasznie zazdrosny. Wiesz? Patrz, jak ty mnie męczysz. Tyle mi obiecałaś, a teraz nawet... Objąć się nie pozwalasz. A później, później. A wiesz, kiedy będzie ten pierścionek? Mi obiecałeś? Pojutrze. Patrzę, no. Ale co z tego, skoro ty mnie cały czas odpychasz? A czy ty naprawdę masz ochotę mnie obejmować? Wiesz, bo ja chciałabym, żeby ten pierścionek był nie z rubinem, a ze szmaragdem. Dobrze, będzie ze szmaragdem. Ty masz takie śliczne usta. Tak cię kocham. I pytasz się jeszcze, czy pragnę się pocałować? Oj, mówiłam ci, żebyś był cierpliwy. Wiesz, mój mąż, on jest strasznie silny. No za plewą? Nie, dyrektorem Towarzystwa Ubezpieczeń. Ale jest strasznie silny, tak, że z łatwością mógłby konia podnieść. A pozwolisz się objąć? Błagam cię. No dobrze, ale pod warunkiem, że mnie nie pocałujesz. No dobrze. Ale czy twój mąż jest naprawdę tak silny? Oj, okropnie. Nie możesz sobie wprost wyobrazić, ale wiesz, wolałabym, żeby ten pierścionek tak zamienić na kolczyki? No dobrze, zamienię. Zresztą kupię ci wszystko, co chcesz, tylko nie bądź taką bardzo. No dobrze, możesz mnie raz pocałować. Raz. Ale już, wystarczy. No widzisz, no panna nic, no nie, no. Ale no, wy to takie jesteście. Mogę jeszcze raz? Wiesz co, nie, to wam na nic nie można pozwolić. No ale cóż to jest jeden pocałunek, no. Twój mąż zajmuje się noszeniem koni? Oj, przecież mówiłam ci, że jest dyrektorem Towarzystwa Ubezpieczeń. Słuchaj, nie męczyłabyś mnie tak twoim mężem, gdybyś mnie kochała. Jesteś no. Dla mnie stanowczą. No kocham cię, już się nie gniewam. Właśnie tylko dlatego cię tu zaprosiłam. Mogę cię pocałować? Nie. Albo co? No, cudna moja, cudna, co to za szczęście. Twój mąż jest naprawdę taki zazdrosny? Ach, okropnie, wiesz, przed wojną w Wiedniu raz jednego pana zastrzelił, bo mnie zaczepił na ulicy. Tak się cieszę, że będę miała te koliczki. Doprawdy? Kocham cię bardziej niż sobie mogę wyobrazić. Masz takie cudne, cudne białe dłonie. Więc mówisz, że twój mąż jest taki silny? Oj, szalenie, ale już przecież mówiłam ci, że wyjechał do Krakowa w swoich sprawach i wróci dopiero za... To w końcu będziesz mogła spełnić mu swoją obietnicę względem mnie. Może dzisiaj? Oj, rozumie się, że dzisiaj przecież nie zapraszałabym cię tutaj, gdyby nie pomógł. No tak. Ale mogłaś przyjść do mnie. Wiesz co?
Ty się chyba zapominasz. Przecież ja jestem przyzwoitą kobietą i ja nie chodzę do kawalerskich mieszkań. No przecież byłaś u mnie już niejednokrotnie. No i widzisz, jaki ty jesteś? Przysięgałeś, że nikomu o tym nie powiem. Chcesz mi zaufanie? No przecież tylko tobie to powiedziałem. Nie ale czy ja cię o to prosiłam? Prosiłam cię o to? Ja już prawie zapomniałam, że ja u ciebie byłam, wiesz, a ty mi to przypominasz. Ale co w tym złego takiego? No jak to co? Przecież ja mogę komuś zaraz o tym zagadać. I co? I będę skompromitowana. I to wszystko przez ciebie. Słuchaj, nie myśl mnie już. Wiesz, że nikomu o tym nie powiem. I ty chyba także. Wiesz co, nie wiadomo. Kobiety wszystko rozgadują, a ja jestem kobietą, prawda? Prawda? Zresztą ja lubię spać tylko we własnym miejscu. Dobra. Wszystko jedno. Przepraszam cię za tamto. Przepraszam cię za wszystko. Nie gniewaj się. A kochasz mnie? Strasznie, strasznie. Masz taką zapiętą bluzkę, że gdybym chciał, to bym cię nie mógł pocałować w szyję. A czy masz dużą ochotę? Och, ty jeszcze się pytasz? No to rozepnij ją. Oj. No. Mój Boże, ja cię chyba dziś zacałuję. Słuchaj, nie tak mocno, będą ślady. Oj, nie będą, nie będą. Słuchaj, a mogę już rozbić jeszcze jeden guziczek? Można, tylko wiesz co, zgaśnij jej światło, bo przez okno to wszystko widać. No dobra, dobra. Dobrze. Och, o tym myślałem. Mój, ty jedyny. Jeszcze, jeszcze. Słuchaj, co ty robisz, nie tak mocno. Wszystko jedno! Ale podrzesz mi stali! Boże, ile czasu na to czekałem, co za szczęście! Słabo mi się robi! Drogi mój, ty jesteś taki nienasycony! Już nie odbywaj. Boże, czyje? Co to? Jakieś kroki! Boże, co to będzie? No i co to może być? Nie wiem, zabaw wszystko się! Szybko, szybko! Ja słyszę to zmienę, to są kroki mędre! Co ja mam teraz zrobić? Ja nie wiem, uciekaj, słyszysz? Uciekaj! Gdzie? Tam! Tam nie można! Dlaczego? Pokój służący. To tam! Tam też nie można! A dlaczego nie można? Tam nie jest męża! No to... Dobra, no to... Co mam robić? Nie! Boże, skacz przez okno! No to skacz przez okno? No przecież to jest czwarte piętro! Przepadliśmy! Przepadliśmy! Jak się masz, Lodzisko? Wystaw sobie, że się spóźniłem na pociąg. Co to za pan? Wiesz, bo ten pan... No ja widzę, że to jest pan, ale co on tutaj wiesz, robi? Wiesz, bo ten pan tak właściwie to ja go nie znam. Nie znam, bo ten pan nie znam. Panie, co pan tu robisz? Ja... Ten... Przyszedł... Ja przyszedłem. Wiesz, bo ten pan przyszedł, on... Wiesz, on przyszedł. Co? Przyszedł tak, pan, przyszedł, tak? Do domu, kiedy męża nie ma? No, wiesz... Wie pan coś z takim, jak pan robi? Zostaw mi. Wiem. To znaczy nie wiem. Bo wiesz, ten pan przyszedł, on właściwie przyszedł... No po co? Po co ten pan przyszedł? Ten pan przyszedł, no? Wiesz... No. Nie widzę, że... No ale wiesz, no, ten pan przyszedł... Zaraz wybuchnę. Ten pan zaraz przyszedł wybuchnę. Się ubezpieczyć. Tak. Ja przyszedłem się ubezpieczyć. Ubezpieczyć, tak? No to proszę, proszę usiąść tutaj. Proszę. A na jaką kwotę pan chciał się ubezpieczyć? Wiesz, ten pan mi mówił, że na jak największą. O, tak, oczywiście. No dobrze, proszę w takim razie, tutaj polisa, wyniesie to, tutaj mamy 8 tysięcy złotych, proszę tutaj podpisać. Tak. A nie 8,5 podatku. Czy to aby nie za dużo? Jak to za dużo? Jak mam to rozumieć? A może pan wcale nie przyszedł? Wiesz, wiesz, ten pan mówił mi, że jeszcze od czegoś by się chciał ubezpieczyć. Może w takim razie, no tutaj nie widzę... Może chciałby się pan ubezpieczyć od ognia? Chyba, że miał pan jakieś inne zamiary, nie wiem, no... Ale nie, 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 skończę znowu, ja się bardzo lubię ubezpieczać. No widzi pan, w takim razie może się pan jeszcze ubezpieczyć od złodziei. O tak, właśnie od złodziei, ten pan mówił, że chce się ubezpieczyć. O tak, od złodziei? No tak, no tak, ci złodzieje nic innego nie robią, tylko kradną. Tak, tak, kradną. No dobrze, w takim razie proszę jeszcze tutaj podpisać, proszę. Dojdzie w takim razie jeszcze 5, 6, no jeszcze 8 tysięcy kolejne dojdzie. A przepraszam, a czy może wobec tego, że pan wyjeżdża? Ja wyjeżdżam dokąd? Jak to dokąd?
No coś mówiła, że pan wyjeżdża, no. O, rzeczywiście, tak, ha, tak, oczywiście, oczywiście, ja zapomniałem. No, oczywiście, oczywiście, tak, chcę się też ubezpieczyć od wyjazdu. Nie, nie, proszę pana, od wyjazdu nie można. Można się ubezpieczyć od nieszczęśliwego wypadku. O, to nadzwyczajnie ciekawe. W takim, zainteresowany pan jest, dobrze, w takim razie proszę jeszcze tutaj podpisać. No to wyniesie to razem w takim razie tutaj 37 tysięcy złotych. Oj, chyba naprawdę takie dużo. Trochę dużo. No, proszę pana, proszę pana. Dzisiaj tona węgla kosztuje 2000 złotych. Ojej, no dobrze. Ale od węgla chyba się nie muszę ubezpieczać. No nie, od węgla pan akurat nie musi. Dobrze, no to dziękuję panu. Tak, tutaj kwit dla pana, bardzo dobrze pan sobie wziął. Przepraszam, że tak późno. Ach, nie szkodzi naprawdę. Nic nie szkodzi, nic się nie stało. Kosztowny ten romans. Do widzenia się z panem. Do widzenia się. To jest teraz. To wie pan, ja już będę. A pani już wychodzi, tak? No tak, no wie pan. Herbaty się pani może nie... Nie, ja dziękuję, jest już nie. Późno. No szkoda, porozmawialibyśmy trochę. Nie bardzo. Ale no dobrze. To no może dobrze. Innym razem. Do widzenia. Do widzenia. Wie pani jest naszą najlepszą agentką. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.